psychomediant. Przyznajcie, dziewczyny, że próbowałam wszelkich sposobów. Wiadomo, że na samym początku zawsze kończyło się to katastrofą. Nie dam rady, nie dam rady! Nie możesz się poddać. Od rana to planowałaś, więc do dzieła. To był jeden z najlepszych występów w twojej karierze, bez dwóch zdań. Czasem zaczęłam sobie radzić coraz lepiej, nie? Jak wtedy, kiedy wręcz zaniemówiłaś na Trocadero. Możemy cię podwieźć, jak chcesz. Nie, nie trzeba. Wezmę sobie łyżkę. Dzięki. Dobra, jasne. A więc smacznego. Do zobaczenia w szkole. Aha, czyli zrobiłam zerowy postęp. Nie myśl tak, Marinette. Teraz przyjaźnijcie się z Adrianem i to jest postęp. Ale naprawdę? Między nami wszystko jak dawniej? Oczywiście, ale może lepiej nie róbmy sobie więcej kawałów. No wiem, jestem w tym słaby. Dziewczyna, którą kocham, też ich nie lubi. Dziewczyna, którą ty kochasz? Przyjaźń z Adrianem to najgorsze, co mogło się zdarzyć. Nie ma miłości bez przyjaźni. Nie ma miłości bez przyjaźni. Okej, musi mnie zobaczyć w nowym świetle. Zapomnieć o tej ciotce klotce. O tej mega niezdarnej dziewczynie, której plącze się język. Muszę stać się kimś innym, uosobieniem jego marzeń. Dziewczyną z jego snów, tą jedyną. A potem nareszcie będziemy razem. Będę skakać z radości i tańczyć tulona w jego ramiona, aż padnę na podłogę.